Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco. Przychodzę dzisiaj do Was z wyjątkowym tematem. Z tematem dotyczącym uzdrawiania matczynej rany. Moja mama mnie nie kochała. To jest taki moment w naszej podróży, w rozwoju osobistym, w zmianach, które się w nas dzieją, który dotyka nas na bardzo głębokim poziomie. Ten moment uświadomienia sobie, mama mnie nie kochała, jest gigantycznym wewnętrznym bólem, którego doświadczamy, który rozrywa nas na kawałki. I w tym nagraniu chcę opowiedzieć Wam o spojrzeniu na aspekt uzdrawiania matczynej rany z trochę innej strony, z takiego konceptu dużo bardziej szerokiego, ponieważ, tak jak podkreślam wielokrotnie, niemożliwe jest uzdrowienie czegokolwiek, niemożliwe jest uwolnienie się od czegokolwiek, przepracowanie czegokolwiek lub też wybaczenie, jeżeli jesteśmy na poziomie, na którym powstała krzywda, na którym powstało zranienie, na którym powstała trauma. I zrozumienie tego pojęcia możliwe jest dopiero wtedy, kiedy uwolnimy emocje, które są w nas zablokowane, kiedy spotkamy się ze sobą, damy sobie to, czego potrzebowałyśmy i wzniesiemy się ponad. I w tym nagraniu chcę Wam opowiedzieć o bardzo mocnym procesie, przez który przeprowadziłam siebie, ale też przez który przeprowadzam kobiety na warsztacie Kobieta na rodziny. Jest to proces uzdrawiania matczynej rany, który daje zupełnie inne spojrzenie i sprawia, że wychodzimy bardzo mocno z poczucia bycia ofiarą, z poczucia ja jestem dziecko, to jest moja mama, moje życie było jakie było, mam ograniczone możliwości. Przez to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, teraz doświadczam tego, czego doświadczam, i nie jestem w stanie wybić się wyżej. I zanim przejdę do szczegółów tego procesu i tego, czym chcę się z Wami podzielić, najpierw opowiem Wam pewną historię. Skąd to się w ogóle wzięło, jak w ogóle doświadczyłam tego procesu, jak to się stało, że w ogóle spojrzałam na pracę z matczyną raną od innej strony. Przede wszystkim wydarzenia mojego życia. Pewne zdarzenia, ciąg pewnych zdarzeń sprawił, że zostałam jakby zmuszona przez sytuację do tego, żeby usiąść i zadać sobie kilka bardzo ważnych pytań w dzienniku. Ci z Was, którzy jesteście w mojej przestrzeni, te z Was, które są w mojej przestrzeni, wiecie, że dla mnie dziennik jest potęgą. Potęgą, która całkowicie zmienia i transformuje moje życie, ale też i każdej osoby, która przystąpiła do poznania tajników tego narzędzia, a ucza o tym na warsztatach Potęga pracy z dziennikiem. Więc kiedy usiadłam do tego dziennika i zadałam sobie kilka pytań, które wynikały z mojej sytuacji życiowej, ze zdarzenia, które się zadziało, wówczas dotarłam do takiego punktu, który całkowicie transformował i mogłabym powiedzieć, że wręcz odwrócił moje spojrzenie na pojęcie miłości, ale także i na poczucie, że mama mnie nie kochała. Co mam na myśli? Najpierw opowiem Wam historię, która się wydarzyła. Był moment, w którym doszło do bardzo dużej, mocnej takiej sprzeczki między mną a moją starszą córką. I to było nawarstwienie wielu różnych zdarzeń, jak to zwykle bywa. Nigdy nie dzieje się nic samo z siebie, zawsze gdzieś są jakieś takie znaki wcześniej informujące, że za chwilę się wydarzy coś mocniejszego, jeżeli wcześniejszych nie rozpoznamy tych znaków. I tak też było tutaj. I doszło między nami do dużej sprzeczki i chodziło o pomoc w posprzątaniu, o ile dobrze pamiętam, w posprzątaniu czy w pozmywaniu naczyń. Jako nastolatka, nawet ja nie za bardzo byłam chętna do tego, żeby sama z siebie za każdym razem pomagać mamie w pracach domowych. Od czasu do czasu, może nawet często, pewnie moja mama stwierdzi, że często, mówiłam, że mi się nie chce, że dlaczego ja, że dlaczego nie moja siostra i tak dalej, i tak dalej. I tutaj to samo wynikło. Natomiast ponieważ był to zbieg wielu wcześniejszych zdarzeń, coś we mnie pękło. To był taki moment, kiedy
zwyczajnie nie rozpoznałam emocji, które się we mnie zbierały. I w tym momencie, kiedy ona zareagowała, że jej się nie chce, że dlaczego ona, i wysunęła wiele takich argumentów, że nie będzie tego robić, pękło coś we mnie. I to tak mocno, tak dotkliwie, że nie byłam w stanie już przejść nad tym do porządku dziennego. I usiadłam sobie wieczorem z dziennikiem, zaczęłam rozpisywać. Zaczęłam rozpisywać i zaczęłam pisać, że tak naprawdę czuję, że moja córka w ogóle mnie nie kocha. Nie czuję wdzięczności od niej za to, co dla niej robię, za to, jakie życie dla niej stworzyłam. I te wiele, wiele linijek żalu i takiego poczucia bycia niedocenioną wylewałam w swoim dzienniku, aż w pewnym momencie padło pytanie w mojej głowie: po czym poznaję, że ona mnie nie kocha? I czym tak naprawdę jest dla mnie miłość mojego dziecka? Czym jest miłość dziecka względem rodzica? Jak ta miłość się objawia? Jak ja oczekuję, żeby ona się objawiła? Zaczęłam odpowiadać sobie na te pytania. Odpowiadając sobie na te pytania, nagle dotarłam do takiego miejsca, w którym okazało się, że moje pojęcie miłości i bycia kochaną jest kompletnie inne od tego, jakie pojęcie miłości ma moje dziecko. To był ogromny szok dla mnie. Tak duży, może wydaje wam się, że to jest banalne odkrycie, ale kiedy zadacie sobie te pytania, potem te same pytania zadacie swoim bliskim, czy to dzieciom starszym możecie zadać, przy młodszych potrzebujecie je obserwować, czy partnerowi, zobaczycie, że wasze pojęcie miłości niekoniecznie musi być tym samym pojęciem, jak inni widzą miłość i jak inni czują, że są kochani. I ta lista, która mi się pojawiła, to wszystko, co zaczęłam opisywać, co to znaczy dla mnie miłość, kiedy ja się czuję doceniona, kiedy ja się czuję kochana. Na samym początku, przez tak naprawdę ogrom lat wcześniejszych, miłość to miłość, poczucie bycia kochaną to poczucie bycia kochaną, poczucie wdzięczności to poczucie wdzięczności i finał, nie zastanawiałam się nad tym. Natomiast to zdarzenie sprawiło, że zadałam sobie pytania, które pozwoliły mi sięgnąć głębiej i głębiej w rozpisaniu tego wszystkiego. I dotarłam do niesamowicie mocnego odkrycia. Odkrycia, które dało mi początek zupełnie innego spojrzenia na pracę z matczyną raną, ponieważ to, czego my doświadczamy jako dorośli ludzie, którzy wchodzą w rozwój osobisty, którzy wchodzą w uzdrawianie przeszłości, to doświadczamy momentu, w którym czujemy, że byliśmy niekochani. Czujemy, że nie otrzymaliśmy miłości od naszych rodziców, ale tak naprawdę my jej nie otrzymaliśmy w formie, jakiej my potrzebowaliśmy. Jeszcze raz to podkreślę. Nie otrzymaliśmy miłości w formie, w jakiej my jako dziecko potrzebowaliśmy i w jakiej my jako dziecko rozumieliśmy miłość. I dokładnie to samo dzieje się, kiedy dajemy miłość naszym dzieciom. Bo dla mnie miłość to czysty, zadbany dom. Dla mnie miłość to lodówka pełna egzotycznych owoców. Dla mnie miłość to przygotowywanie posiłków, obiad, wyszukane posiłki, wyjścia do restauracji, spędzanie czasu z dziećmi na wyjazdach, na wycieczkach. To jest dla mnie to, jak ja okazuję miłość i to jest to, jak ja rozumiem miłość. Do tego potrzeba dla mnie, by szły w parze z tymi niewerbalnymi zachowaniami, także werbalne zachowania, czyli słowa. To, jak rozumiem miłość ze strony mojego dziecka i to, kiedy czuję się kochana, to moment, kiedy przychodzi moje dziecko do mnie i mówi: mamo, kocham cię, dziękuję. Jesteś najwspanialszą mamą na świecie. Dziękuję, że to dla mnie robisz. Jestem ci ogromnie wdzięczna za to, co dla mnie robisz. Być może teraz się uśmiechasz, tak jak ja już w duchu zaczęłam się uśmiechać, ponieważ takie słowa nigdy nie padły z ust mojej córki. Nigdy. I kiedy zaczęłam to sobie wypisywać, zdałam sobie sprawę, że ponieważ one nigdy nie padły, ja czułam się niedoceniana i czułam, że moje dziecko jest niewdzięczne. Ale idąc dalej, sięgając głębiej,
Co jeżeli moja mama dokładnie w ten sam sposób robiła, czyli obdarowywała mnie tym, czym była dla niej miłość, co nie oznacza, że ja odczytywałam to jako miłość. I dalej, co jeżeli ja obdarowuję swoje dzieci tym, co mi się wydaje, że jest miłością, ale to nie jest ich pojęcie miłości, przez co one nie czują się do końca kochane, nie czują się zrozumiane, nie czują się docenione. I w tym ćwiczeniu sięgnęłam dużo głębiej, doszłam do takiego punktu, gdzie tak naprawdę wszystko zaczęło zataczać okrąg i zatrzymało się w punkcie zero, czyli w punkcie dzieciństwa i doświadczenia tego, co wydarzyło się w dzieciństwie, co było potrzebami niezaspokojonymi, z którymi poszłam w świat, szukając kogoś, by te potrzeby zaspokoił. I oczywiście, jako rodzic, mając pewne oczekiwania względem dziecka, my potrzebujemy zauważyć, czy te oczekiwania nasze to są oczekiwania nas, dorosłych, jako rodzica, czy one są oczekiwaniami mnie wewnętrznej, maleńkiej Sylwii, bo to są dwie różne przestrzenie, z których płyną oczekiwania. I po wykonaniu tego procesu, przez który bardzo dokładnie prowadzę kobietę na warsztacie, kobieta na rodziny, po wykonaniu w pełni tego procesu, to co odkryłam, to nie tylko odkryłam, czym jest miłość dla moich dzieci, jak one na to patrzą. Odkryłam, czym jest miłość dla mnie i jak ja na to patrzę. I zrozumiałam, dlaczego ja w wielu momentach swojego życia, kiedy byłam w relacji, w jednych relacjach czułam się kochana, a w innych nie. Co jest dla mnie ważne? Co jest dla mnie takim zewnętrznym, potwierdzeniem tego, że ktoś mnie kocha? I to były kluczowe momenty odkrycia w całości procesu, ponieważ kiedy to odkryłam, byłam w stanie też zauważyć swoje potrzeby, które płyną z dzieciństwa, inaczej zacząć się komunikować z moimi dziećmi, zrozumieć, że ich przekaz do mnie, że mnie kochają, jest inny niż moje oczekiwanie i nastawienie na odbiór płynące z tego oczekiwania. I uświadomiłam sobie, że to nieprawda, że moje córki mnie nie kochają. Kochają mnie bardzo mocno. Jednym z takich przekazów i formy przekazu, że moja starsza córka mnie kocha, jest to, że za każdym razem, kiedy są ważne dni, takie jak Dzień Matki, czy tak jak moje urodziny, czy jak święta, moja starsza córka zawsze przygotowuje mi jakiś prezent. I czasem, kiedy dochodzi między nami do mocnych sprzeczek i ona czuje, że gdzieś przekroczyła granicę, przygotowuje dla mnie coś wyjątkowego. I to jest to, w jaki sposób ona okazuje miłość. Nie poprzez słowa, takie, których ja potrzebuję, tylko poprzez gesty, które dla niej są synonimem miłości, które dla niej są symbolem miłości. I co jeżeli my, uznając, że słowo miłość czy poczucie bycia kochanym jest identyczne dla każdego z nas, co jeżeli, generalizując to, robimy sobie ogromną krzywdę? Co jeżeli wystarczy usiąść, zapytać i porozmawiać z bliską nam osobą, jak ona to widzi? Ponieważ to, co się okazuje, my, wchodząc w życie dorosłe z niezaspokojonymi potrzebami jako dziecko, kiedy byłyśmy dziećmi, to wszystko, co się działo, stało się naszym doświadczeniem. To wewnętrzne poczucie bycia niekochaną, nieakceptowaną. Z tym poszłyśmy w świat i stało się to naszą raną. To jest to, co się określa jako matczyna rana. To jest ten rozjazd między tym, czego my potrzebowałyśmy i oczekiwałyśmy jako dzieci, a tym, co otrzymałyśmy. Ale jeżeli spojrzymy na to dużo szerzej, dużo szerzej, okaże się, że porównując życie naszej mamy, kiedy dawała nam to, co dawała, versus jej życie, kiedy była dzieckiem i co otrzymywała od babci, to tam nastąpi gigantyczny rozjazd. I będziemy w stanie zauważyć, że to, co ona nam dawała, było tym, czego nam zabrakło. I teraz, żebyśmy
nie poszli w kierunku usprawiedliwiania jakichkolwiek zachowań, które są przemocą wobec dziecka. Nie chciałabym, żebyśmy w tą stronę szły w rozumieniu tego pojęcia i tego procesu, do którego Was zachęcam, do tego spojrzenia, do którego Was zachęcam. Jeżeli dziecko doświadcza traumy w dzieciństwie, powstaje wówczas w nim przekrzywiony obraz miłości, tego czym jest miłość. I pamiętam jedno z pierwszych nagrań na temat sesji Hellingera, gdzie wypowiadała się jedna z kobiet, która prowadziła ustawienia hellingerowskie. Padły tam bardzo mocne słowa, słowa, które mną tak wstrząsnęły, że przez kolejne 2 lata nawet nie chciałam sięgnąć do tych sesji i nie chciałam mieć wspólnego nic z tym narzędziem i z tą techniką. I te słowa brzmiały następująco, że mężczyzna, ojciec, który wykorzystuje swoją córkę seksualnie albo molestuje ją seksualnie, robi to po to, by chronić ją przed mężczyznami w jej przyszłości, żeby oni ją nie wykorzystali. I to było coś dla mnie, co kompletnie mną wstrząsnęło. I dzisiaj wiem dlaczego, bo kiedy nie jesteśmy gotowi na zrozumienie tego, co autorka miała na myśli, co osoba wypowiadająca te słowa miała na myśli, kiedy brak jest rozwinięcia tej myśli, wówczas może dojść do dramatu, absolutnego dramatu, bo uznamy, że człowiek, który krzywdzi dziecko, robi to z dobrej woli. To, że robi jej krzywdę, ale w sesji Hellingera powiedzieli, że tak ma być, bo on chce ją chronić. To jest bardzo mocne bycie na samej powierzchni tego aspektu i nie sięgnięcie głębiej. W rzeczywistości jest tak, że jest to destrukcyjny i bardzo przekrzywiony obraz rodzicielskiej miłości. I trzeba byłoby sięgnąć dużo, dużo głębiej i sięgnąć do tego pojęcia miłości, czym jest pojęcie miłości u tego mężczyzny, u tego ojca, jak on rozumie pojęcie miłości. I rzeczywiście to przekrzywione pojęcie miłości będzie wynikało z chęci ochrony córki przed tym, by doświadczyła wykorzystywania przez innych mężczyzn. To też wychodzi czasem na sesjach, bo kiedy pracuję z kobietami i pracujemy wokół rany ojcowskiej, wokół wykorzystywania seksualnego czy molestowania seksualnego w dzieciństwie, to w pewnym momencie dochodzimy do takiego punktu, gdzie córka staje do ojca i dostaje tą informację od ojca, że to właśnie stąd płynęło jego zachowanie. Problem polega tylko na tym, że to, co się dzieje w życiu córki, kiedy dorasta, to dzieje się coś kompletnie odwrotnego. I oczywiście, że mężczyźni ją wykorzystują, dlatego że ojciec rozpoczyna to wykorzystywanie i pokazuje jej, że mężczyzna ma prawo ją wykorzystywać. I to jest dramat. Więc chciałabym, żebyście zrozumieli ten konspekt, o którym mówię, i pozwoliły sobie dużo szerzej spojrzeć na aspekt pracy z matczyną raną, dużo, dużo szerzej, ponieważ kiedy wchodzimy w pracę z przeszłością, bardzo często odkrywając różne trudne rzeczy, różne ciężkie emocje i przypominając sobie wydarzenia i doświadczenia, które zostały schowane bardzo głęboko gdzieś, na dnie naszej podświadomości, kiedy to wszystko zaczyna wypływać, to pojawia się żal, pojawia się gniew, pojawia się rozpacz, pojawia się wściekłość. I to jest okej. Nie chodzi o to, żeby blokować te emocje. One muszą wypłynąć. Różnica tylko polega na tym, z której przestrzeni my prowadzimy siebie. Czy prowadzimy siebie z poczucia ofiary? Czyli takiego bardzo niskiego energetycznie poziomu, wszyscy na zewnątrz są winni, to przez nich moje życie takie jest. Czy potrafimy mimo wszystko, jakkolwiek trudniejszy jest to kierunek, wziąć to wszystko, co się wydarzyło w naszym życiu,
i uznać, okej, to jest ten bałagan, który się zadział, to jest ten dramat, który zadział się w moim życiu. I teraz ja to biorę i ja to uporządkuję. I ja to uporządkuję, i ja to poukładam i wyjdę z tego, a potem stworzę relacje między mną a moimi bliskimi na poziomie ja, dorosła córka, moi rodzice, dorośli ludzie. I tworzymy relacje, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy są dorośli. Nie ja, pięcioletnia dziewczynka, córka moich rodziców, która jest w ciele 40-latki, i moi rodzice, którzy są dorośli i którzy traktują mnie jak pięciolatkę, tylko ja, dorosła córka, 40-latnia, która jest w ciele 40-latki, i moi rodzice. I tworzymy na tym poziomie relacje. I to nie znaczy, że Twoje uzdrowienie wpłynie magicznie na zmianę zachowania Twoich rodziców, czy na zmianę postrzegania Ciebie, czy na reakcję, czy na zachowania, na cokolwiek. To znaczy, że Ty się zmienisz i tylko Ty. I to jest jedyny kierunek, który pozwoli Ci na wyjście poza, na wzbicie się ponad ten poziom, na którym powstała krzywda. Każdy inny, wszelkiego rodzaju oczekiwania, nadzieje, że kiedy uzdrowisz siebie, to wtedy mama cię pokocha, że kiedy zrobisz wystarczająco dużo roboty w uzdrawianiu swojej przeszłości, w uzdrawianiu swoich traum, to tata cię zaakceptuje. Każdy z tych kierunków jest kierunkiem, który płynie skąd? Z wewnętrznego skrzywdzonego dziecka. I to maleńka ty tego pragnie. Teraz ty ze świadomością, którą masz, potrzebujesz stać się dorosła dla tej małej siebie, usłyszeć ją, zobaczyć, ale nie stawać się tym malutkim dzieckiem. A to jest coś, co się bardzo często dzieje. I z tego poziomu, kiedy my wchodzimy w tą krzywdę, dzieją się duże dramaty. Same wpędzamy siebie w ogromne, powiedziałabym, takie retraumatyzacje. Szukamy winnych, tych winnych znajdujemy i wylewamy to wszystko na tych winnych i wylewamy na tych, którzy nie kochali nas tak, jakbyśmy tego potrzebowały, którzy nas skrzywdzili. I kiedy to robimy to kompletnie nieświadomie, nie zastanawiając się nad tym, skąd to płynie, a efekt jest taki, że nie jest ani nam lżej, ani nasze życie się bardziej nie zmienia, bo to nie zmienia niczego. To powoduje tylko jedno, że ten jad, który z nas wypływa, ten jad zatruwa nas, bo on cały czas w nas jest, bo my go cały czas wywalamy na zewnątrz. I to nie jest tak, że w pewnym momencie on się skończy. On jest non-stop i będzie cały czas w tobie. Póki nie zrozumiesz, czym jest ten proces. Ten proces to jest postawienie mocne stop, oddzielenie tej przestrzeni, tego czasu życia, kiedy czułaś się jak mała córeczka swoich rodziców, oddzielenie tego, zabranie tych wszystkich swoich zabawek, gratów i tego syfu i bałaganu, zrobienie przestrzeni w swoim życiu i ustanowienie i postanowienie i zobowiązanie się wobec siebie. Okej, tak jest, tak było i teraz się zajmę tym i zrobię z tym porządek. I w pewnym momencie to, o czym mówię, ten kierunek patrzenia na matczyną ranę, on w tobie zaklika. W pewnym momencie dotrzesz do tego punktu i powiesz, a okej, rozumiem, co Sylwia miała na myśli, mówiąc o tym. Teraz to łapię, ale jeżeli teraz na ten moment czujesz w sobie zgrzyt i złość i myślisz sobie, co napierdzieli w ogóle, co to za bzdury, weź głęboki oddech, przeoddychaj to, zobacz, co to za emocje i względem kogo. Jeśli wiesz, jak pracować z emocjami, to wiesz, co zrobić. Ponieważ to, o czym do ciebie mówię i to, co do ciebie kieruję, to ten moment, w którym pewne rzeczy masz już za sobą. I nie jest to absolutnie w żaden sposób usprawiedliwianie tego, co się wydarzyło w twoim życiu. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Tam nie ma usprawiedliwienia.
dla krzywd, których doświadczyłaś, kiedy byłaś dzieckiem. Nie ma usprawiedliwienia na to, że to były takie czasy, czy taka świadomość, czy to nie jest usprawiedliwienie. To, co przekazuje tobie, ma tobie dać możliwość spojrzenia szerzej, abyś wyszła z tego poczucia bycia ofiarą, z tego poczucia: ja nic nie mogę, moje życie jest przekreślone, oni są wszystkiemu winni, to wszystko się wydarzyło i zrujnowało całą moją przyszłość, moją teraźniejszość i wszystko, co działo się w moim życiu. Tak nie jest. I osoby, które zrozumiały ten konspekt i które rozumieją, na czym to polega, one kompletnie uwolniły się od tej przeszłości i są w stanie zupełnie inaczej funkcjonować. Ale ci, którzy siedzą w tym i tkwią w tym poczuciu bycia ofiarą i którzy tym jadem wywalają ten jad z siebie, oni są zapętleni, bo to jest, tam jest zapętlenie wtedy. Tam jesteśmy w takim chomiczym kołowrotku i to się kręci i kręci i kręci. To jest jak spirala, nigdy się nie kończy. I żeby się zatrzymać, żeby skończyć tą spiralę kręcącą się, ty musisz się zatrzymać. Musisz wziąć odpowiedzialność za siebie, odpowiedzialność za swoje życie i uznać: dobra, dość, okej. Mam 30, 40, 50, 60 lat, nic się nie zmieniło, stawałam na rzęsach, nie dostałam tego, czego potrzebuję, to znaczy, że tego nie dostanę. To teraz czas zadbać o siebie i teraz czas wziąć życie w swoje ręce i czas zmienić to wszystko. To wszystko, co w tobie tak naprawdę kreowało poczucie, że jesteś niekochana, że jesteś nieakceptowana, że nie zasługujesz, że nie jesteś warta i wiele, wiele innych przekonań, które w sobie nosisz. I to, co się dzieje, kiedy pracujesz szczególnie z matkami, które wchodzą na ścieżkę rozwoju osobistego, to bardzo często one doświadczają czego? Gigantycznego poczucia winy względem swoich dzieci, ponieważ kiedy wchodzą na ścieżkę rozwoju osobistego, to nagle odkrywają nie tylko swoje rany i swoje doświadczenia przeszłe, ale odkrywają też, co robią swoim dzieciom, co robiły swoim dzieciom. I wtedy dopiero stają się przygniecione. Nie dość, że z jednej strony są przygniecione przez swoje traumy, to jeszcze przygniecione są świadomością, że zrobiły traumy, że stworzyły traumy dla swojego dziecka. Tam nie ma możliwości wyjścia z tego. Jesteśmy po prostu zapętlone wtedy. I teraz to, o czym mówię, to spojrzenie, które ci przekazuję w tym nagraniu, pozwoli ci przede wszystkim na odkrycie tego, czego ty potrzebujesz, jak ty rozumiesz pojęcie miłości. Pozwoli ci na to, żeby poobserwować swoje dzieci i być w stanie zmienić swoje zachowania i reakcje względem nich, by one poczuły się kochane, by one poczuły się warte, by one poczuły się docenione. I pamiętaj, że jeżeli człowiek jest pełen, jeżeli jest zapełniony, wypełniony miłością, to chce tą miłością się dzielić. Więc kiedy one będą się czuły kochane, to one będą chciały to dawać tobie, ale pamiętaj, że one będą mogły ci dawać to w sposób, którego ty nie odczytujesz jako miłość. Więc musisz wiedzieć, czym jest miłość dla nich. I dla mojej młodszej córki miłością będzie to, że ona chce się ze mną bawić, że ona chce spędzać ze mną czas, że chce mnie obdarowywać różnymi prezentami. To jest dla niej miłość. Moja starsza córka rozumie to poprzez spędzanie czasu, poprzez wspólne oglądanie filmów, poprzez rozmowy, poprzez robienie jakichś podarunków własnoręcznych albo kupowanie ich. To jest dla niej miłość. Jeżeli ja nie rozumiem tego języka miłości mojej dzieci, to co wtedy? Czuję się niekochana, czuję się niewarta, czuję, że zawiodłam jako matka. Ale to nieprawda, bo one każdego dnia do mnie mówią tym językiem. I co jeżeli, nie wiem, jak one odbierają miłość, to one się czują niekochane. Ja jako matka jestem w stanie wtedy zmienić język miłości, którym będę się z nimi komunikowała, bo wiem, czym jest miłość dla nich. I wiem, że jak one dorosną, będą robiły to samo ze swoimi dziećmi, czyli będą
dawać swoim dzieciom miłość w formie, jaką rozumieją jako miłość. Więc to, co dzisiaj robimy, to nagranie, które dzisiaj oglądasz, może stać się całkowitą, ogromną transformacją Twojego życia. Możesz przeciąć bardzo mocno taki pokoleniowy wzorzec, który trwa i trwa i trwa od wieków. Nie tylko to, że uzdrawiasz siebie i pracujesz z przeszłością, że uzdrawiasz rany, ale również to, że zatrzymujesz takie automatyczne mechanizmy, które płyną z pokoleń dawnych i zmieniasz to jako świadoma kobieta. Dziękuję Ci, kochana, za to, że jesteś ze mną i zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Teraz będzie pojawiało się coraz więcej nagrań, które pozwolą Ci na zmianę wielu wzorców, wielu mechanizmów, na transformację Twojego życia. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia.